Fortepian to jeden z bardziej skomplikowanych instrumentów. Jego budowa to prawdziwe dzieło sztuki. Któż go zna lepiej niż stroiciel? Dzisiaj odwiedzę prawdziwego mistrza. Panie Szymonie, jak długo przygotowuje się taki fortepian do koncertu? Znaczy tutaj akurat, jeśli chodzi o filharmonię, my mamy przygotowane te instrumenty, ale zawsze trzeba poświęcić tak 2-3 godziny, żeby jeszcze doprecyzować wszystko, doszlifować. Miałem przywilej stroić dla pana Zimmermana, który był zadowolony. On jest bardzo wymagający, ponieważ on sam potrafi sobie nastroić i wyregulować. A właśnie, też chciałem o to zapytać, czy jest taka sytuacja, że właśnie pianista mówi, a ja sobie to sam zrobię? Znaczy sam nie zrobię, ale na przykład wie, czego chce. Była jedna pianistka, która przyjechała tutaj do nas, do filharmonii, bardzo wymagająca. Usiadła do fortepianu i zaczęła grać i mówi, taki chce być cały fortepian. Tak ma brzmieć, taka ma być barwa całego fortepianu. No mieliśmy zagwozdkę, ale rzeczywiście udało się to zrobić. Cały mechanizm to jest klawiatura plus młoteczki i on jest w tak zwanym tunelu. W całej okazałości mechanizm. To jest jakby serce instrumentu, bo młoteczki uderzają w stronę. Kiedy go wsuniemy, młotek uderza w stronę. No są różne techniki strojenia. Pan, zdaje się, preferuje klasyczne strojenia. Teraz obecnie preferuje się, szczególnie na zachodzie, strojenie według urządzeń elektronicznych. To jest bardzo proste, łatwe. Nie trzeba mieć słuchu, wystarczy mieć dobry wzrok, żeby widzieć wskazówkę lub światełka. My jesteśmy uczeni taką starą metodą, czyli na ucho. Mamy podstawowy dźwięk, bierzemy rzeczywiście z tunerka, czyli ara skreśne, albo są kamertony. Ja stroję też instrumenty historyczne, tam gdzie są inne wysokości, więc musiałbym tych kamertonów nosić bardzo dużo. Więc łatwiej jest mieć taki tunerek. No ja stroję na ucho i to jest właściwe strojenie. Panie Szymonie, jesteśmy, widzę, w pana królestwie. Mam taką małą kolekcję instrumentów też historycznych, bo oprócz współczesnych, które naprawiam, też interesuję się instrumentami z epoki, czyli z XIX wieku. Tu stoimy przy instrumencie Pleyela z 1888 roku. Wyremontowany, jest grający, także można zagrać. Tak. A jakie predyspozycje musi mieć właśnie stroiciel fortepianów? Przede wszystkim musi mieć słuch muzyczny, a druga bardzo ważna rzecz to jest odporność psychiczna. To jest bardzo stresujący zawód. Mówi pan stresujący zawód. Konkurs szopenowski. No, musicie państwo przygotować fortepiany. To jest jedno z najbardziej stresujących momentów, kiedy bierzemy na siebie odpowiedzialność za w pewnym sensie wykonanie tych utworów, które grają pianiści. A nuż coś się stanie z fortepianem w trakcie i możemy być obwinieni o niepowodzenie pianisty. Macie bardzo mało czasu na przygotowanie fortepianów. No, mamy całe noce. Kiedy wszyscy już wychodzili po koncertach do domu, to stroiciele wchodzili o odpowiedniej godzinie i rozpoczynali swoją pracę. Niestety w Polsce istnieje taki mit, że pan stroiciel to jest starszy, taki przesadzisty. Tak. Mam nadzieję, że będę taką osobą pierwszą, ale myślę, że zachęcę większą rzeszę kobiet, żeby zaczęły. Jest to przygotowanie instrumentu pod kątem wygody gry, pod kątem energetycznym do akustyki tej sali, pod kątem brzmienia. Wchodzi publiczność, zmienia się wilgotność, włączamy dodatkowe lampy, reflektory, też się zmienia temperatura. Natychmiast słychać to w stroju, te zmiany. O, co to jest, podwójny fortepian? Tak, to jest jeden z cenniejszych moich nabytków, to jest zwany duoklaw. Jest bardzo mało tych instrumentów. Wyprodukowano ich chyba 70 sztuk.
To jest początek XX wieku. I podczas tych dwóch wojen światowych bardzo dużo zostało zniszczonych. Zostało chyba 14 sztuk na świecie. A ile jest w Polsce? W Polsce mamy dwa, bo jeden egzemplarz jest w Muzeum Instrumentów Historycznych w Poznaniu, a drugi jest tutaj. Tamten jest niegrający, a ten będzie grający. Ja to kupiłem dla żony, a teraz to już będzie dla żony i córki. Czyli jedna po jednej, jedna po drugiej? Jedna po jednej, jedna po drugiej stronie. I mam nadzieję, że zagrają już niedługo na tym fortepianie. Wydawało mi się, że stoiciel powinien grać na fortepianie. My w szkole mieliśmy przedmiot fortepian obowiązkowy, ale nie odważyłbym się zagrać tutaj przy panu. Ale mam dwie pianistki w domu, bo moja żona jest pianistką, jest profesorem w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i córka 13-letnia, która się uczy właśnie u mojej żony. Dopóki nie poznałem własnej żony, trudno mi było się porozumieć z pianistą. W tym momencie nie mam tego problemu. Wiele rzeczy mi się wyjaśniło, jakie oczekiwania są pianisty, jaka barwa odpowiada pianiście, co to znaczy, że jest fortepian twardy lub miękki. Dobrze jest, kiedy stroiciel gra. Najlepiej, kiedy jest absolwentem fortepianu, bo on wtedy najbardziej rozumie pianistę. Czy to jest popularny zawód, czy stroiciel to jest zawód zanikający? Raczej zanikający, aczkolwiek istnieje cały czas szkoła w Kaliszu. Jest coraz mniejsze zainteresowanie, ale mamy nadzieję, że uda się podtrzymać i zachęcić młodych ludzi, ponieważ to jest bardzo ciekawy zawód, bo spotykamy pianistów z całego świata, więc warto w tym zawodzie spróbować, zmierzyć się. Potrzebny jest słuch muzyczny, który się później kształci w tym kierunku, żeby słuchać odpowiednich aliquotów.